Czy chcecie zobaczyć zjawiska, które wywrócą wasz świat do góry nogami? Przez 4,5 godziny od dostępu rozegrałem przynajmniej 7 godzin w AFC! Będę z wami szczery, nie zauważyłem ani jednego podobieństwa z poprzednią odsłoną! Jeśli ojciec FIFA 23 mieszka w Świnoujściu obok Żabki, to stary AFC pochodzi z galaktyki Andromedy! Jeśli powstałaby nowa gra piłkarska, w której byłyby 4 bramki i zamiast piłki używano by gruszki, nie grano by nawet na trawie, tylko na kupie gówna, to i tak miałaby więcej wspólnego z FIFA niż AFC! Spójrzcie na to rozegranie różnego! Przecież nigdy tak nie zrobiłem! Absolutna improwizacja z mojej strony, a mimo wszystko strzeliłem bramkę! Bo u Kanadyjczyków zawsze jesteście wysłuchani! Nowy rok, nowa przygoda, nowe nadzieje, przyjaźnie, emocje, doznania! To jest nowe życie! Electronic Arts FC! Siadamy głęboko w fotelach i zapinamy pasy! Bo będziecie ich potrzebowali. Jestem na zawodnicy, a w imieniu Anna Hegelberg, ale spokojnie, bo do czego zmierzam, no bo bez powodu bym tego nie przywoływał. Ja, no właśnie chodzi, że no dobre ma statystyki, moim zdaniem odrobinę za mało tempa, powinna mieć 97, ale czemu o niej mówię? Każda próba triku podjęta przez panią Adę Hegelberg kończy się sprintem w dowolnym miejscu wybranym przez nie. Różnie zależy od humoru, czasami pobiegnie w lewo, czasami pobiegnie w prawo, czasami do tyłu, a czasami na skos. Zależy jaki ma humor. A wiecie, że kobieta zmienną jest i w sumie nie wiadomo w jaką stronę będzie biegła. Teraz zamknąć mordy, bo podaję hesoyam. Jak strzelić z każdego rzutu wolnego? Haha, w AFC 24. Otóż najpierw trzeba mieć rzut wolny. No, bo jakby inaczej, prawda? Potem trzeba ułożyć piłkę, przywołać zawodnika, spojrzeć gdzie się szybko strzeli, a potem nagle podać! I walnąć z fałsza. No, także no, to jest ten sposób. Bardzo lubię kamerę z perspektywy arbitra, bo faktycznie oddaje to realizm sytuacji i czujesz, jakbyś był tam na miejscu z nimi. Tylko że żółta kartka oznacza żółtą i oznacza też czerwoną. Pytanie, kiedy, która jest która? No, wydaje mi się, że będziemy musieli się domyślać. Ojej, 2-12, a jeszcze poważny nie byłem. Muszę powiedzieć, że dribbling jest bardzo satysfakcjonujący, przyjemny, płynny. No, pewnie dlatego, że serwery nie są przeciążone, ale aż chce się dryblować, nie wierzę, że to mówię. To też ma drugi koniec medalu, no bo jak gościu cię przejdzie, no to już zazwyczaj jest po ptokach, bo jak obrońco pójdziesz na raz i nie trafisz w piłkę, no to jesteś w dupie. To jest jedna z różnic, którą da się wyczuć, no bo w FIFA jakbyś tak poszedł, to ten placek by wystawił nogę czy trzecią rękę i jakoś tą piłkę zagarnął, zwłaszcza jakby to był Van Dijk, albo Rudiger, albo Koulibaly, albo Kimpembe, no wiecie o co chodzi. Jest metoda, aby zaprzestać tym niepożądanym działaniom, niestety trzeba posiadać niewidzialnego obrońcę, który jest zarezerwowany tylko dla giga ultra turbo szefów. W końcu mamy przycisk do odbierania nagród, ale nie wszystkich nagród, tylko trzeba sobie zjeżdżać, więc to jest jakbyśmy zamówili tatuaż, a dostali kontur tatuażu. Niby fajnie jest! To mamy! To był mój początkowy zespół, moja bestia przed pierwszym spotkaniem. Niestety nie miałem nikogo na boki obrony, więc grałem brązowymi. Każdy lubi początki Ultimate Team, budowanie składu od zera, starting from scratch, trafanie na słabych rywali ze słabymi składami. No właśnie, byku. Oj, nie. That ain't it, mate. To nie 2014. Wstawaj, zesrałeś się, bo każdy jest tutaj spocony, zwłaszcza przedpremierowo. 3-3 w 40 minucie. No w FIFA 23 nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Przeciwnik wyszedł po zaciętym meczu w 60 minucie i mam remis, przez co nie dostaję nic i zmarnowałem czas. Luzik, ja mam czas. Dla mnie to gratka. Ja pierdolę! Powershoty. Bardzo dobrze, że zostały. Wydaje mi się, że nawet są ciut lepsze niż w poprzedniej odsłonie i zawodnicy, którzy mają tego traita, robią to dużo szybciej. Także zdecydowanie zmiana na plus i oby tak dalej. Czemu więc tak wychwalam, a w tytule jest, że to samo? Bo fundamenty są takie same. Dlaczego ten złom na tym środku obrony łamie tą linię spalonego? Gdzie ty biegniesz? Dlaczego ty biegniesz po bułki do sklepu? No jak? Tak można? No gdzie ty biegniesz? Jesteś bezużyteczny! Niech ty Kanadzie napiszą w końcu program, żeby oni trzymali tą linię, bo to już od lat jest problem. Jakby to było EFC 1950, to gierka 10-10, ale po to jest ten spalony! A w komentarzach na fejsie było, że jak ktoś nie będzie chciał, to nie musi. I co, byku? I mam tylko te dwie opcje. No właśnie, szachmat, podaj wynik. Twój argument jest inwalidą. No niestety. A propos pani, bo to też jest ciekawy temat odnośnie EFC. Po bronie dziewczyny aż tak nie oddają.
Pewnie przez wzrost, ale w ataku. Ja już nic nie mówię, bo mnie niedługo zdejmą, nie? Ale kurwa, już widzę tą putejarz, jak się będzie kręcić. Nie chcę wybiegać w przyszłość. Mamy przesrane, to będą ciężkie miesiące. Podobały mi się dwa nowe triki. Ten, gdzie on sobie tak piłkę zabiera i jak to wygląda przepięknie. Nie wiem, jaka była geneza tego triku, jak doszli do tej sekwencji i postanowili, że to dadzą na jeden trik. Nie chcę wiedzieć, bo jest to miłe dla oka i już nie wnikajmy w szczegóły. Nie możemy też zapomnieć o nowym Rainbow, który będzie trikiem, jak będziesz wygrywał 18-1 i będziesz chciał zrobić Ultimate Destruction. To już będzie totalny, to będzie totalne zniszczenie, chciałem powiedzieć. Napastnicy nie mają mózgu. Nigdy, przenigdy nie oferowałbym, nie proponowałbym, nie reklamowałbym, nie radziłbym otwierać tych absolutnych rozczarowań, w których jest gówno. Ale jak już ktoś chce sobie niszczyć psychikę, to niech to robi na początku gry, bo potem to już będzie tylko gorzej. Tych 20 meczów chciałem też pokazać spotkania, w których mi nie szło i pewnie się zastanawiacie, czy jak ktoś odbierze piłkę, to czy ona wraca z powrotem? Nie. Wraca z powrotem, ale do rywala, więc to tackle na trailerach niestety było błędem, ale ten mecz... Ja myślałem, że chyba mnie coś rozjebie. Gościłem takiego parta. Grał na czas, podawał do lewego obrońcy, trzymał nim piłkę, czekał aż podbiegnę, potem grał na drugą stronę i powtarzał tą czynność 7 razy. To, że to spotkanie zakończyło się wynikiem 4-3 dla mnie po tych mękach, po tych katorgach. Miałem 20% posiadania piłki. To zrobiło mi ten rok. Fajnie, że z FIFA 23 wzięli lekcję i nie ma już kickoffa i ciężko się strzela bramki, ponieważ obrona dobrze jakby się ustawia z tyłu. No wiem, że tutaj nikt nie wierzy, jest jeszcze gorzej, jest na poziomie FIFA 15, gość robi 2 sprinty i jest pod polem karnym, to jest 140% sytuacja bramkowa. Trzeba będzie wymyślić znowu jakiś schemat, żeby się przed tym bronić, bo to jest niepoważne, polska husaria nie zatrzymałaby tego jednego gościa biegnącego z tą piłką w linii prostej, no nie da się. To jest mała rzecz, ale tak irytująca, po co EA od lat daje te brązowe kontrakty na jeden mecz, jakby naprawdę wierzyło, że zaczyna się od brązowego, potem srebrny, potem złoty. Tutaj goście latają Mbappe 22 września, a ja będę dawał jeden kontrakt z placką! Tak bym ją przedstawił, FIFA 23 z lepszym driblingiem, cięższą obroną, chyba gorszymi bramkarzami, no, albo takimi samymi bramkarzami, ale wiecie co jest najpiękniejsze? Że to i tak nie ma znaczenia, bo to co ja mówię teraz będzie się różnić z tym, co będzie za 2 tygodnie. Patch numer 17, 18. Wydaje mi się, że powinny być kursy na to. Dzięki ci Vekhor za te bramki, dzięki ci za te asysty, za te trofea, za te wszystkie wspomnienia razem. Nigdy cię nie zapomnimy. Nie, no dobra, szanujmy się.